Dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Nazywam się Bartek, na imię mam. Trafiły mi w ręce badania dotyczące długości członków. Dojrzałego, normalnego, dorosłego faceta. Bez różnicy, żółty, czarny, biały, niebieski czy zielony. Średnia długość fallusa faceta to jest 13 cm. Zadowolony z długości swojego członka? Ze swojego członka tak. Z jakby jakości kobiet w Polsce nie ma... Kobiety gorzej, tak? Nie, moja mama jest taką kobietą. 13 cm, ale oprócz tego wiadomo jest, że ponad połowa facetów jest niezadowolona z długości swojego falusa. Mówią, że jest za mały, chcieliby, żeby był większy. Nie wiem jak wy, ale ja jak byłem młodszy, to wiadomo, mierzyłem sobie, jak zacząłem dojrzewać, mierzyłem sobie tą długość centymetrem. No, mam tutaj taką ankietkę, zobaczcie jak to wygląda. Czy nie są panie zadowolone, tak? Nie. A drugie pytanie, z długości członka swojego partnera, raczej na plus czy raczej na minus? No, raczej na plus. Na plus, a facet był zadowolony? Tak. A pani? Czy pani była zadowolona? Jest dziewicą. Ale no to, a nie widziała pani żadnego tam członka, że się tak wyrażę? Nie widziała pani? No. No dobra, no to nie zadaj pytań. Myślę, ale to nie, bo to zamknął mnie za obnażanie, a tego bym chciał uniknąć. Dobra, nie przeszkadzam, dziękuję bardzo. Nie wiem jak u was, ja jestem zadowolony, te badania tylko potwierdziły, że u mnie nie jest dosyć źle, jest dosyć dobrze. No ale co mają zrobić ludzie, którzy mają mało i się wstydzą, a to jest ponad połowa. Wydaje mi się, że dużo osób myśli, że ma za małego piuta, ponieważ ogląda za dużo pornoli. W filmach z reguły kolesi mają naprawdę duże lagi, a to tak nie jest. Drogie dzieci, drodzy młodzieży, drodzy starsi, że wszyscy oprócz was jest mistrzem gości. Myślę, wydaje, że nie ma się czym martwić, jest raczej sytuacja pozytywna, no ale zawsze można sobie sprawić penisa pompkę, tak? Podpompować tu, podpompować tam. To się zrobi taki mały bałwan. Bałwan, ale wariat. Na pocieszenie mam taki króciutki reportażyk. Pani mówi, że długość zupełnie nie ma znaczenia. Nie wiem, nie byłem babką. Pewnie nie ma, ale może ma, tak? Czy pani ma 18 lat? Nie, proszę pana. Nie ma. 16. No to czy pani jest zadowolona ze swojego życia seksualnego? Tak, jestem. Czy pani jest zadowolona, jeżeli pani ma faceta, będzie miała z długości jego członka? Czy tak nie do końca przekłada. Jak jest u was, chłopacy, drodzy koledzy? Bo w ogóle są różne sytuacje, różne dziwne rzeczy. Masz swoje papierzyska, przyniosłam ci. A co ty mi przyniosłaś? Dawaj to tutaj. Co, po co ci to? To jest moje, na jaskrę. Przecież ty nie masz jaskry. Wiecie, jakie są główne różnice pomiędzy facetami i kobietami? Babka umie zrobić 60 rzeczy naraz. Gotuje obiad, naczynia do zmywarki, rąbie drzewo, palnik, prawie sek, robi marchewkę, nagrywa film, czyta gazetę, ściąga film. I to wszystko robi naraz i to wszystko robi dobrze. U faceta jest zupełnie inaczej. Jedną rzecz naraz facet zrobi dobrze. Facet jest jak taki pies, który ma jedną kość w pysku, ale postarajcie się mu dać drugą kość. Możecie zrobić doświadczenie. On wariuje, on nie daje rady po prostu. Dla faceta druga czynność to jest o jedną czynność za dużo. Ja jestem facetem, to nie jest lekko. Z długości członka swojego partnera? Też. Tak? Też. I pani też? Koleżanki interesują kobiety. Koleżanki, ale generał, a kiedyś widziała pani członka? W telewizji? W telewizji, no to nie. A pani jest zadowolona, tak? Czyli generalnie, pani partner, jeżeli pani ma jednego albo miała wcześniej, czy byli zadowoleni ze swojej długości? Wydaje mi się, że tak. Czyli raczej zadowoleni, tak? No, aha, tak. Dziękuję bardzo. Zastanawiam się nad samogwałtem. Mamy to samogwałtem, ale nikt nikogo tutaj nie gwałci. Raczej ludzie robią to, bo lubią to robić, prawda? Tam machają wszystkim, co się da. Dziewczyny swoim, faceci swoim. Myślę, że to nie jest jakaś straszna zbrodnia, więc dlaczego gwałt? Nie słyszałem jeszcze, żeby ktoś pod przymusem się gwałcił, tak? Ludzie raczej walą konia po prostu, bo lubią, tak? Bo sprawia im to przyjemność, ewentualnie mają z kim się bzykać. To wtedy sobie po prostu jadą na ręczniaku, dziewczyny i kolesie. No ale chyba trochę jakieś takie, no, nie do końca jest prawdziwe to określenie. Nie jest prawdą, że w Polsce są faceci lamberseksualni, czy tam rwaloseksualni. W Polsce są zajscy, tak się na nich mówi. Tak. Czy pani była zadowolona z długości ich członków? Tak. A czy oni byli zadowoleni ze swoich członków długości? Wydaje mi się, że tak. Czyli generalnie wszystko na tak. Tak. Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego. Ogłosiłem konkurs na najśmieszniejszy komentarz pod ostatnim filmem totalnie. No i dużo było tych komentarzy. Moim ulubionym komentarzem jest: drugi dzień rzędu miałem mielone. Może być gorzej? Pytanie retoryczne, ale otwarte. Zastanawiamy się razem z tą osobą, czy może być gorzej. Jest źle, to prawda, jest źle, ale może być gorzej. Przygotuj się, że trzeci, czwarty dzień też będziesz miał mielone. Ponieważ na przykład babcia, mama, tata, brat, siostra czy dziadek zrobili tych mielonych tyle, żeby wystarczyło na cały tydzień. I co wtedy? No i to wygrywa. Przepraszam, żyje pani? Żyje pani? Trolle. Nie, wszystko dobrze. Wszystko. Będę musiał wezwać posiłki, jest agresywny, zgwałcił pan kozę. Tak? Rysopis się zgadza. A nie zgwałcił pan kozy? Nie. Mówi, że nie zgwałcił kozy?